Oglądamy, zobaczymy, co tutaj poruszali temat Meduski. I Marcin, decyzja zmiany klubu była spowodowana wieloma czynnikami. Przyrzekam wam na Boga, że nie wiem, o chuj mu chodzi. Przyrzekam na Boga. Jeżeli słyszysz, Marcin, możesz publicznie pierdolnąć, co zrobiłem. Bo ja naprawdę nie wiem co. I dla mnie jest to dziwne, bo jeżeli coś zrobiłem nawet rzeczywiście, no to powinien mi powiedzieć, słuchaj, zachowałeś się chujowo, zrobiłeś to, to i to. Ja powiedział, okej, sorry, może rzeczywiście masz rację. Ale kurwa, no nie wiem o co chodzi. Ja traktowałem Marcina, Dawida, do Dawida nic nie mam. Dawid to jest zajebisty ziomuś i w sumie uważam, że Marcin też jest spoko ziomkiem. Ale coś kurwa, nie wiem czy mu się odkleiło czy co, bo... A ja nigdy w życiu nic nie miałem do nich, nigdy w życiu im nic nie zrobiłem, wręcz przeciwnie, jakoś tam przed ich walkami zawsze ich jakoś starałem się wspierać, zawsze gdzieś tam na Instagramie podbijałem, team Malczyński, tu jak Dawid walczył, to też zawsze jakoś za Dawidem, no i dalej będę, bo Dawid w sumie jest, kurczę, ja uważam go za ziomka. Wiadomo, że to już nie będzie to samo, no bo jednak jego brat coś do mnie ma, co jest dla mnie kurde śmieszne, no bo ja, jak wiecie, wrogów żadnych nie mam w internecie. No ale widocznie czasami takie rzeczy się dzieją, że kurwa mamy wroga, nawet o tym nie wiemy. No, ale co? Jestem ciekawy, co takiego zrobiłem, nie wiem. Ja nie będę do nikogo dzwonić, nie będę się pucował, bo powiem wam szczerze, że jeżeli on ma do mnie problem, no to wiadomo, kto powinien do kogo zadzwonić. A nie, tam kurde, wiecie, trzymać w sobie takie rzeczy. Ja jak kogoś na przykład szanuję i mam i nie spodoba mi się coś u kogoś, no to mówię, słuchaj, to było chujowe, stary. I wiecie, i rozmową wszystko się wyjaśnia, nie? A tutaj jakieś kurwa krzywe akcje z dupy wychodzą. Też ja się czułem chujowo na macie u Szuliego, bo ludzie, znaczy nie mówię, że nie chcę tutaj nikogo jakby wciągać w to, ale też się czułem źle, bo miałem takie jakby wrażenie, że patrzą na mnie w taki sposób, że przeze mnie Malczyński już nie przyjeżdża do Szuliego trenować. Mimo, że nic takiego nie zrobiłem, dlatego dla mnie jest to trochę takie nie fajne, nie? Ale jak nie ma spiny, to nie ma spiny. Ja mam nadzieję, że kiedyś się w klatce spotkamy i sobie to wyjaśnimy. No i pionę damy po tej walce, nie? Bo ja tam wiadomo, że wrogów nie chcę mieć. Ale tak jak mówiłem, walki na pewno nie będę unikał z Marcinem Malczyńskim. Chciałbym taką walkę, chciałbym mu pokazać, że kurde... Mogę mu utrzeć nosa. No bo wiem to, po prostu to wiem, że mogę. I chciałbym taką walkę, no ale wiadomo, że teraz niech żyje walką swoją z Kubańczykiem. Niech się do niej przygotuje w 100%. I tak to niech działa. Czym się przejmujesz, to on ciebie unika, a nie ty jego? Dokładnie, no. Kamio, o części nie chcę mówić, ale... Łomi pół dnia. No i główną rzeczą, że był tam Meduza, no ale ja nie wiem, o chuj mu chodzi. Nie wiem, ja jak kogoś kurwa nie lubię na macie, no to nie ten. Jakoś nie... Idę na tę matę i nie patrzę w jego stronę, jak mi nie odpowiada. Wiecie, o co chodzi? Także nie wiem. Ja w dwie strony także musiałem postąpić tak, a nie inaczej. W jedną stronę czy w dwie? Z tym czasem to akurat może i ma rację, no bo takie jeżdżenie na pewno męczy, nie? Tym bardziej, że jedzie na trening, wraca, no to na pewno, ale też nie chcę tutaj wjeżdżać w jego czas prywatny, nie? Ale uważam, że jest to męczące i to rzeczywiście ma sens. No. Co powie o Meduza House? Że bardzo chętnie by zawalczył z tobą Marcinie, ale również z tobą Michale. O kurde! Powiedziałem tak? Czy nie powiedziałem na tym Meduza House? Może i to tam powiedziałem, że mu takie walki nie uciekał. Powiedziałem, no może i powiedziałem, rzeczywiście. I powiedział on, że bardzo chętnie by zawalczył z tobą Marcinie, ale również... Nie mówiłeś? To może nie mówiłem, nie wiem, może mówiłem, może nie. Czasami ja dużo mówię w żartach, nie, ale może coś takiego powiedziałem. Z tobą Michale. Także na pewno... Monstera mina, on w to nie wierzy. Meduzy i kolejka do ciebie się będzie coraz większa. Że co, że Meduza ze mną? Tak. Co, ja się leczę, robię formy, to wjeżdżam kurwa, urywać głowy. Zobaczycie. No.
starczy. Nie polegam dziku na farcie. Nawet jak to się odroczy, już przejrzy na oczy. Jadę tam, choćby na wózku, choćby po czymś. Nie słuchaj pajacy, dzieciaku, im głośniej jest co mnie, tym bardziej ich boli. Ten skurwiel tu znowu na drakach i nie będzie słodził, to raczej przesoli. Nie patrzę jak stoficie szata, tylko ile szatan ma tam nad tobą kontroli. Nie patrzę ci w kąto, ani po łapach, zatem warę od spraw nie...